O, nagra. Witam wszystkich, z tej strony Pofarm. Z kolejnym vlogu na moim kanale. Jak widzicie... Od kuchni, a włosków nie wziąłem. Dobrze, że to i tak blisko. No, z kolejnym vlogu na moim kanale. Jak widzicie, tutaj leży rama dywatora, którego remontuję, naszego. One były inne. Ale teraz są inne. Trzeba go skończyć. Nie nagrywam nic, nie nagrywam, dlatego że po prostu nie mam czasu w tym przypadku. Ale za to mam dla was okazję nagrać akcję czyszczenia magazynów metodami trochę niekonwencjonalnymi, połączę metodą trochę klasyczną, ale nie każdy, że w stodole ma, czy w winie. Tylko w spichlurku. Czyli takim starym, dobrym magazynie ziarn. Zboża. Widzicie, tutaj też mamy wagę. Dziesiętną. 5 kilo już jest założone. I musimy dzisiaj naważyć 3 metry. Już mam naważony metr. To teraz będziemy ważyli jeszcze. Jeszcze do naważenia mamy po... szuflę daj, tak? Dziadek zbierze to, tak? To co zebraliśmy? Trzeba to zebrać. No tak, bo będzie pomiar niedokładny. Już jeden wyczyszczony, teraz czyścimy aktualnie drugi. Taki nasz magazynek, taki przyczyniny wąski. Widzisz, trzeba Pawełku tego, jak to odsuń. A, to zgarnij. No i tu postaw sobie. Już szybko pójdzie. Dobrze będzie przysypać, bo tak to jest trochę. Dobra. Dobra, tu sobie postaw i tam bierz. Może pomogę? Ładuj ty, tak? Co? Już jest jeden. No. 25. Sznurka. Ale kurde, fajne były te... Fajny jest ten system workowy w tych workach, co nie? Że to odwiązywanie.
Nóż. Tam, gdzie taśma powinien być. Tam idzie. Czekaj, myślę, że więcej ładuje. Zwykle za dużo. Czekamy. A jedną kokardkę. Raz przełożyć. Nie, i raz przełożyłem. No to dobrze, ścisnąłeś. Patrz, pokaż jak. O, ścisnąłeś teraz. No i teraz. Na X-a. I teraz to tu. O. No i. No i na jedną kokardkę. Zawiązane. Tak jak się powinno wiązać. Normalnie lepiej, chyba coraz lepiej, wiesz, jak chcesz się będę wiązał te jedynki kokal pojedyncze, to szybko się nauczę wiązać. A nie, przecież już jestem pełny. No dobra, to trochę zgadzamy. Ładujemy. Dobra. A nie, już ze źle. Wiatro sobie podstawił człowiek i już musi kręcić. Tak niewygodnie. Tak, dwie szufle. Już ładuję. Wezmę z tej strony. Trochę. Pewnie już będzie. Gdy patrzę po wielkości worka, to już może być. No jest tak mniej więcej, ale można jeszcze dosypać trochę. Troszkę. Już tak. A dziadek Jarek przyjdzie to osobiście weźmie? Tak? Tak. Mocność, to ściskaj mocno. No, no właśnie. Przechodzimy do działania. O.
To ja się biorę załadowanie dalsze wiadra. Załaduję trochę tego wiadra. Żeby dziadek Jarek nie myślał, że to o zimę chociaż. To są nie do zimy, nie na sierot. Dla kur. A, co, mu też się już skończyły zapasy? Tak. Kurde. Wszystkim ci już kończą zapasy. Ale wyzbywa się. No co? A my jak się wyzbędziemy, to nam nic nie będzie. A parę grosza zawsze wpadnie trochę, co nie?
Dobra, będzie tutaj czyściutko. Już można powiedzieć, że zaraz będzie ten nasz magazynek gotowy na ten sezon. Chociaż czekaj, przesuń trochę jeszcze kawałeczek. To ja od razu i to zgarnę. No zabierz. No to już dwa boksy wyczyszczone na dzisiaj. Tak, i to dwa. Które będziemy w tym roku sypali, co nie? Ja liczę na to, że z wygonów będzie więcej. Będzie więcej na pewno jak w zeszłym roku, co nie? W zeszłym roku było 0,5 hektara, teraz zbierzemy sobie przynajmniej te. Nie wiem. Że 2 tony z hektara, że 2 tony z hektara to będzie sypało. Albo ja nigdy nie liczę, ile dopiero się skosi, będzie widać. No to. A ile tam mierzono? No nie, nigdy nikt nic nie wie, ile będzie, co nie? Ale już wiadomo, że talerzówka pójdzie od razu po żniwach w ruch. To wiadomo. Mocno tu ściskasz. Pierwszy raz tak mocno ściskasz. Brawo. I teraz już. Przekładaniec. Widzicie jak to wygląda? Pod się sama strzała. No i dla dziecka Erka już mamy z meter. Jeszcze meter dla Ignatowiczów i wsio. Nie, nie, już. Nie będziemy dla Ignatowiczów. Nie będziemy? Nie. Nie. No dobra, to tamto zostawimy już dla kur naszych chyba, co? To już będzie dla. To będzie do, myślę, że do września chyba. A we wrześniu już będziemy brali nasz. A może jeszcze pół metra wziąć. Bo tutaj jest jeszcze dużo. No to. Już właśnie tak patrzę, że tam jest sporo jeszcze tego zboża. Ale właśnie sam nie wiem. 70. Mamy już, tutaj mamy meter, tam mamy po pół metr, tam mamy też meter, jeden. No właśnie ciężka decyzja, co nie? No. Czy brać i sprzedawać, czy...
Czyli jeszcze zostawiamy sobie na lakur, żeby jeszcze coś było poczniwe, żeby nie dawać im świeżego. No tak, na którymś. O, na tym niebieskim był słaby. Trzymaj. Pawełku, o tak łopacz. No ty dobrze, już przekładasz, ale no dobra. Już. Do zacisku mi chodzi, żeby był mocny. No, dobra. Patrz, patrz, o tak ło, to krótszy ten. Nie taki długo. No, proszę bardzo. Ten to jeszcze w miarę, ten sznurek. A ten to... No i dobra. Jeszcze tamtego zawiązać. No dobra. A, rozumiem. No to zboże przygotowane. Ty, tutaj o, może w tym coś za mało jest? Dawaj mi jeszcze trochę dosypim. To nie, bo my nie ważyliśmy. No właśnie, tego nie ważyliśmy. Ja wezmę trochę stąd. A co to? Tak mało w porównaniu do innych. Co nie? Nie tu pilnuj, bo... Całe wiaderko. Nie tak. Nie. A tak? Paweł, pójdź. Nie, to od góry, wiem. Że, czekaj, krzyżówka. I od góry... Nie, kurde. No to ten idzie od góry, tak o. Stój, patrz, Pawełku, to ty o, wziąłeś i o. I przekładasz o, tylko i o. No, to ja przekładam. No, to przełóż. No. I teraz krzyżujemy.
No i wsio. No i wsio. Czy dla kur zostawić? Zaraz, jak to? Zaraz, jak to by zrobić? Co nie? Dobrze. No dobra. Ja przy tym powolutku zachodzącym słońcu się z wami żegnał z kolejnego vloga, który z mojego gospodarstwa, który jest już. No dobrze, podejdę. Tylko skończę. Nie, już no, kończąc tego vloga przy zachodzie słońca w Mielniku, bardzo serdecznie. Myślę, że przyjmiecie ten filmik ciepło. No i co? Trzymajcie się. Cześć. Z tej strony był Puffer.